Cześć, witam serdecznie. To będzie odcinek nietypowy. To będzie odcinek o sobie. Nazywam się Marcin Zając. Urodziłem się 11 kwietnia 1983 roku w Krakowie i jestem założycielem kanału na YouTube Czas na Winel. Kanału dotyczącego płyt winylowych. Myślę, że będzie to ciekawostka na kanale. Postanowiłem, że ten odcinek będzie bardzo prywatny. Muzyką polską zainteresowałem się dzięki mojej mamie, dlatego, że w domu było bardzo dużo kaset magnetofonowych. Z polską muzyką był tam bam, perfect, więc... Od dziecka praktycznie y, byłem zarażony polskim rokiem dzięki mojej mamie. Y, w roku 2017, postanowiłem y, otworzyć kanał na YouTube pierwszy kanał. Y, Nazywało się to Winylowe Opowieści, yy, dlatego że wówczas były tylko dwa kanały na YouTube dotyczące płyt winylowych. Pierwszy to oczywiście Tomek Olszewski i jego Winylowo-TV, natomiast drugi był Andrzej Stebelski, czyli popmaster.pl. Ja byłem trzeci. Yy, miałem dość dobre przygotowanie, dlatego że dość yy, osłuchany byłem yy, z muzyką rockową, z tym, co mnie interesuje. Yy, I postanowiłem w pewnym momencie yy, opowiadać, a jednocześnie, jak to się mówi, zarazić. Yy, yy, Innych młodych ludzi płytą winylową, muzyką rockową z lat 60., 70., 80. i dalej. W pewnym sensie to się udało, z czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ gdybym gadał głupoty, jak to się mówi, no to tego wszystkiego, co stworzyłem, by nie było. Natomiast yy, pierwsza płyta, którą odsłuchałem świadomie, to był oczy oczywiście Alphaville Forever Young yy, i ta muzyka z debiutanckiego albumu grupy Alfawil tak yy, w jakimś sensie zawróciła mi w głowie, że yy, zacząłem słuchać, Muzyki. Natomiast yy, pierwszą taką moją wielką miłością, jeżeli chodzi o yy, yy, muzykę, był Jimi Hendrix. Do tego stopnia, że otrzymałem od moich rodziców gitarę Fender Stratocaster. Co prawda, to, było, to była wersja meksykańska, ale gitara Gitara z historią, dlatego że okazało się, że Marek Raduli, były gitarzysta budki Suflera, wcześniej współpracujący chociażby z Tadeuszem Nalepą, oddał swojego meksykańskiego Fendera Stratocastera do. Jednego z krakowskich komisów gitarowych. Ten komis prowadził mój przyjaciel, już dzisiaj nieżyjący Waldemar Krajnik. Gitara pojawiła się w Krakowie w Krakowie na ulicy Dajwur, i na te 18 urodziny ten fender od Marka Radulego został mi sprezentowany, dlatego, że wisiał jako gitara oczywiście komisowa. To był rok 2001. 2001. Tego Fendera z historią sprzedałem po jakimś czasie dlatego, że zamarzył mi, za, zamarzyła mi się gitara typu Gibson kupiłem Staga L400 który wyglądał jak Les Paul moim marzeniem do dzisiejszego dnia jest oczywiście oryginalny Gibson natomiast ten Fender Stratocaster był z historią, dlatego że zanim zakupił go Marek graduli, wcześniejszymi właścicielami byli tej gitary tacy gitarzyści jak Andrzej Nowak, nieżyjący już lider zespołu TSA i wcześniej Adam Otręba gitarzysta grupy Jam. To był rok 1993. W 1993 roku Adam Otręba Sprzedał tą gitarę Andrzejowi Nowakowi, a Andrzej Nowak z kolei sprzedał tą gitarę Markowi Radulemu. Marek Raduli postanowił pozbyć się tej gitary i powiesił ją właśnie w tym krakowskim komisie. I czwartym właścicielem, tak naprawdę, byłem ja. Tą gitarę miałem przez 10 lat. Cudowny instrument, wspaniały. No, ale życie zmusiło w pewnym momencie, żeby pozbyć się tego instrumentu. Oprócz tego posiadałem własną perkusję, gitarę basową, co w pewnym momencie popchnęło mnie do tego, żeby dać ogłoszenie w gazecie, że chcę założyć zespół. Instrumentów oczywiście miałem wiele, natomiast zawsze czułem się najlepiej jako wokalista, jako frontman. I w 2003 roku na Akademii Muzycznej w Krakowie pobierałem lekcje, oczywiście wysokopłatne, u profesora Jacka Ozimkowskiego. To yy, doświadczenie ze szkołą muzyczną yy, pozwoliło mi nie śpiewać w pewnym momencie gardłem. Dlatego, że śpiewając gardłem, wychodzisz na scenę, śpiewasz dwa, trzy numery i za chwilę chrypka, i angina, czy coś tam innego na, na najbliższe dwa tygodnie. Yy, nauczyli mnie śpiewać przeponą. Jako człowiek, który jest typowym rokowcem, nagle okazało się, że trzeba śpiewać jakieś opery, jakieś krótkie utwory z muzyki poważnej. Kompletnie mi to nie odpowiadało, więc w roku 2003 wyjechałem. Przepraszam, zrezygnowałem z lekcji. Potem prowadziłem kilka zespołów jako wokalista, plus klawiszowiec na tak zwanych wieczorkach senioralnych. Wcale się nie, nie wstydzę tego, że grałem disco polo, bo się grało pod tak zwaną publikę. To po pierwsze. Natomiast później, jak to się mówi, grałem w kolejnym zespole, bardzo ciekawym, dlatego że ten zespół był złożony z osób niepełnosprawnych. I do dzisiejszego dnia mile wspominam dziewczynę, która. Grała u mnie w zespole na instrumentach klawiszowych, mając jedną rękę, a były do obsłużenia trzy syntezatory. Ja oczywiście próbowałem trochę gitary, trochę klawiszy, ale zdecydowałem się na perkusję. I to jest instrument, na którym gra, jako taka, najlepiej mi wychodzi do dzisiejszego dnia. Natomiast yy, Biorąc pod uwagę te lekcje w szkole muzycznej w Krakowie, to tutaj najlepiej czuję się jako wokalista. Instrumenty owszem, ale jednak wokalista. Natomiast jeżeli chodzi o moje zainteresowanie płytami winylowymi, to, było to, bardzo wczes... to był bardzo wczesny okres. To był 1992 rok. Miałem wówczas 9 lat, i po prostu sytuacja była taka, że w domu był gramofon. Gramofon, jak na tamte czasy, z najwyższej półki, jeżeli chodzi o polską technikę, dlatego że Moja mama pracowała w latach 80. w sklepie radiowo-telewizyjnym i sprzedawała te gramofony, i w domu był gramofon Adam 424 GS. GS 424. I wówczas po prostu mm, zaraziłem się sam. Tą miłością do płyt winylowych, dlatego że jedyną, jedyną płytą do tego gramofonu było, była czteropłytowa, taka składanka w takim boksie Elvisa Presleya. Od tego się zaczęło. Natomiast ja później zacząłem używać tego gramofonu, a wiadomo, że ten okres 92-93. To był najlepszy okres do zbierania płyt winylowych, więc te dzisiejsze rarytasy, za które płacimy czasami tysiące złotych, można było wtedy kupić za grosze. Więc ja to wszystko skompletowałem i tą kolekcję, którą prezentuję w tym momencie, no to ta kolekcja już ma 30 lat, bo tak. Potem sam się zaraziłem, że kupuję te płyty od dzisiaj. Te wszystkie płyty, które prezentuję, to są płyty budowane od jednej przeze mnie. To nie jest y, kolekcja ojca, dziadka. To jest moja kolekcja od podstaw. W roku 1994 byłem posiadaczem. Tysięcy płyt winylowych. Ja to sprzedałem, a wróciłem do winyli w roku 2011. A licząc wszystko razem, w przyszłym roku minie 30. rocznica, kiedy interesuje się płytą winylową. I to jest dla mnie najlepsze brzmienie. I brzmienie, którego nie da się, po, którego nie powtórzy po prostu żaden inny remaster. Kanały, a szczególnie kanał Czas na Winyl powstał po to, żeby osoba, w tym momencie ja, z 30-letnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o płyty winylowe, przekazać, Młodym pokoleniom wiedzę przede wszystkim, bo to nie tylko Discogs i Allegro, ale wiedzę, że jeżeli pojawi się jakiś młody człowiek i powie: Pani Marcinie, od czego mam zacząć? Właśnie po to to istnieje. Ja dziękuję wszystkim w tym momencie za każdą subskrypcję, za każdy lajk, like, za jakąkolwiek inną działalność wspierającą mój kanał. Dlatego, że jak ja to widzę, to chcę się to robić. Dlatego, dlatego, że jestem słuchany. Coś tam zawsze dla siebie wyciągniecie. I to jest najważniejsze. Dzielić się wiedzą to jest najważniejsze. A moja miłość do płyt winylowych nie minie nigdy, dlatego że dalej chcę Wam tę wiedzę przekazywać.